Zagłębie Sosnowiec, które walczy o utrzymanie w Ekstraklasie, okazało się niewystarczająco zdeterminowane, aby zagrozić Górnikowi. Zabrzanie otworzyli wynik spotkania w 28 minucie, kiedy to do bramki gości trafił Boris Sekulić i rozpoczęli prawdziwy festiwal trafień. 10 minut później drugiego gola dla trójkolorowych zdobył Jesus Jimenez, a tuż przed końcem pierwszej połowy na 3-0 wynik podwyższył Igor Angulo. Druga połowa spotkania była dla gości równie pechowa. Po drugiej żółtej kartce boisko opuścił Patryk Mraz i Zagłębie kończyło mecz w 10, a piłka jeszcze dwukrotnie wpadała do bramki Dawida Kudły. Trafienie Kamila Zapolnika po wideo weryfikacji zostało jednak anulowane z powodu Jesusa Jimeneza, który znajdował się na spalonym. W 78 minucie kropkę nad i postawił jednak Igor Angulo, zdobywając drugiego w tym spotkaniu gola i zamykając wynik meczu na 4-0. W sumie Hiszpan ma już na koncie 22 trafienia i w klasyfikacji króla strzelców Ekstraklasy zajmuje pierwsze miejsce, wyprzedzając o 7 bramek m.in. Carlitosa i Marcina Robaka. Dzięki zwycięstwu nad Zagłębiem Zabrzanie mają na koncie 40 punktów i od strefy spadkowej dzieli ich już 8 punktów. Znaliśmy też wyniki innych meczów, zamykaliśmy tą kolejkę. Tabela się tak ułożyła, że to zwycięstwo daje nam teoretycznie spokój, ale wiadomo, że jeszcze szanse jakieś tam matematyczne są na wszystko, ale no, nam zależało na tym właśnie, żeby ten mecz przede wszystkim wygrać. Była ta dyscyplina taktyczna, na którą tak pracujemy i też dać radość kibicom i myślę, że te 4-0 i również nasza gra dzisiaj tą radość kibicom dała. Dla Zagłębia przegrana przy Roosevelta praktycznie oznacza pożegnanie z Ekstraklasą. Po pierwsze gratulacje dla zasłużonego zwycięstwa Górnika w tym meczu. Z naszej strony był to najgorszy mecz, odkąd tutaj jestem. Biorę tą przegraną na siebie. Zrobiłem niektóre błędy co do wyboru zawodników do tego meczu, po prostu niektórzy nie byli przygotowani do walki. To było 15 spotkanie z rzędu pomiędzy Górnikiem i Zagłębiem w Ekstraklasie, wygrane przez trójkolorowych. No cieszymy się niezmiernie, tak, że wreszcie ten mecz tak naprawdę kontrolowaliśmy od pierwszej do ostatniej minuty, że zachowaliśmy czyste konto, że czterokrotnie trafialiśmy do bramki Kudły. No i tak naprawdę bramki, ale również sytuacje, prowadzenie gry, poruszanie po boisku to było to, czego się od nas oczekuje. To widać, że robimy gdzieś progres, widać, że coraz lepiej gramy w każdej formacji i w tak trudnym meczu emocjonalnym, bo to są mecze bezpośrednie. Byliśmy w stanie zagrać bardzo dobre spotkanie, więc cieszymy się niezmiernie z tego, ale też zdajemy sobie sprawę, że też wiele elementów było do poprawy. To nie jest tak, że wszystko było na plus i na pewno to jest to, na czym będziemy w najbliższym czasie pracować. Kolejnym rywalem trójkolorowych będzie Wisła Kraków. Bardzo dla nas ważne spotkanie. Gramy dla kibiców, chcemy, żeby nasz stadion był pełny, żeby atmosfera była od początku do końca taka jak dzisiaj. Dziękuję za to z tego miejsca. Jeszcze raz chcemy zrobić wszystko, żeby emocje były na boisku pozytywne, ale w szczególności na trybunach, to tym bardziej zapraszam na pewno bardzo ciekawe spotkanie, które czeka nas w piątek. Pojedynek Górnika z Wisłą zaplanowany jest na piątek 3 maja. Spotkanie na stadionie imienia Ernesta Pola rozpocznie się o godzinie 20:30.